Cześć moi drodzy, ja jestem Atre, witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina, no i lecimy dalej. Ostatnio były różne dziwne kamyki, radowidy jakieś i w ogóle piękna bestia, ja cię kręcę. Ale mamy jako, że jest zrobione misje chyba główne większość, tak mi się wydaje, to możemy sobie w sumie iść już... Znaczy misje poboczne, to możemy sobie ciągnąć ten główny wątek najpierw już. Już najpierw, Jezus Maria, co ja pierdzielę. Ale skoczymy sobie do Triss. Pogadamy, czy to z kamykiem coś tam udało się zrobić. Potem skoczymy do Loi Vardena. Nic tu po tobie, biało. Szkoda gadać. W tym bordelu brakowało jeszcze tylko Wiedźmina. Wszystko zgodnie. Jest Alvin. Wstawaj tam. Cieszę się. Możesz mi powiedzieć coś więcej o znalezionym w bazie Salamandry magicznym komunikatorze? Przede wszystkim umożliwia rozmowę na krótkim dystansie. Ktoś znający się na magii może wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. Jeśli salamandry używały go do komunikacji z główną bazą, będę mogła ją zlokalizować. Fantastycznie. Krótki dystans, ciekawe. Mogłabyś sprawdzić ostatnią rozmowę. Proszę, bilingi wyciągnąć. Bez problemu. Komunikator wysyłał sygnał do jednego z domów w Wyzimie. Zaznaczę ci na mapie. Geralt, jest coś, o czym nie wiem? Mam przeczucie. Sprawdzę i dam znać. Nie martw się. Dobrze. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Okej. To jest gdzieś tam. Wódeczka. Nie wiem, to jest... Dużo wódeczki. Nie ma miejsca, kurde. Niewygodny ten strój. Co za bzdura. Na szyi. Tak, będę to posprzedawać, kurde. Może z drugiej strony. To pójdę jeszcze sprzedam te rzeczy, bo trochę dużo. Nie wyglądasz. I na dodatek myślisz krótko. Zaczekam z tym pojutrze. Śmierdzisz. W czym mogę pomóc? Dobra. To. No i dobra. On ma pierścienie, a pierścienie 8000. Dobra. Nie jesteś aby chory?
Naprawdę? Tutaj? Co to się odpierdziela teraz? Witaj ponownie, Wiedźminie. Witaj, Radowidzie. Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Triss Merigold maczała w tym palce, prawda? Znasz Triss? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart, a to tak, jakbym znał wszystkie czarodziejki. Kim jesteś? I nie chodzi mi o twoje imię. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgaardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na włościach. Niestety, otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki nimfomanki cierpiące na przerost ambicji i niewyżyci kapłani Wiecznego Ognia. Zdążyłem się zorientować, że te merskie elity wyglądają podobnie. Nie wątpię. Nic tak nie przyciąga skurwysynów jak władza. Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w Wyzimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Obiło mi się coś o uszy. No cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Znasz Talara? Oczywiście. Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego państwa. Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta? Nie. Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. Kim jest Filippa? Filippa Eilhart jest jedną z najważniejszych postaci w Redanii. Zasiada w Radzie Regencyjnej, dopóki młody król nie osiągnie odpowiedniego wieku, by przejąć władzę. Przekupiła, omamiła lub zastraszyła połowę wpływowych osobistości Redanii. Dodatkowo jest członkinią Loży Czarodziejek, do której należy również twoja Triss. Czarodziejów nie przyjmują? O ile wiem, nie. Ale nie śmiej się. Każda z tych kobiet uważa, że ma prawo decydować o losach świata. Skoro tak mówisz... Nie lekceważyłbym czarodziejek. Są piękne, mądre i pomocne. Ale to tylko pozory. Jeszcze się z nimi rozprawię. Jedyne, co przemawia na korzyść twojej znajomej czarodziejki, to fakt, że już kiedyś zdradziła przyjaciółki. Ufam, Triss. Przypomnisz sobie jeszcze moje słowa. Okej. Co cię łączy z Addą? Chciałem ją nakłonić do ślubu z królem Redanii. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redanii mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić. Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić się rosnącej potędze zakonów rycerskich, czcicieli Wiecznego Ognia, coraz silniejszych gildii kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej... Wystarczy, przekonałeś mnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, Wiedźminie, co sądzisz o foltestowej córce? O co konkretnie pytasz? Pytam cię jako eksperta od potworów. Adda była strzygą, odczarowałeś ją. Owszem. Czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje. Ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie. To dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Jeszcze jedno. Wiem, że Adda jest tobą zafascynowana. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Nie obawiaj się, królu. Nie będę się mieszał. Kiedy się zorientowałeś? Twoi ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, królu. Proszę bardzo, król Redanii. Temeria to jeden wielki bordel. Siedzi sobie tutaj w jakiejś szopie, nie? Czemu nie? A, to razie zawieszone. Idziemy teraz do... Rakortu. A, to porek strzelam. Wiedźminie! No... Ciekawego nie masz, nie?
szabelki. Obrażenia 30%. Ma coś więcej niż obrażeń? Chyba nie. Żadnych fajnych mieczyków nie dają. Stanowczo powinienem to zrobić. Mogę sobie przekuć. A poczekam z kuciem do czwartego po tego. Wolę wojsko niż te ciamaje. A co to? Rzućmy okiem. 8 jaskółek. 5 puszczyków. Mogę pomielić jeszcze sobie trochę. Także pożyczę sobie karczmarzowi pokój na godzinkę. Mogę. Piękne. To prawda. Ale odkąd wprowadzono stan wyjątkowy, jest ich mniej. Odwiedzają ci jacyś szczególni klienci? Jesteś ciekawski. W takim... Dobra. Witam. Mogę... Co? Ta... Zostań tam, gdzie jest. Pomieszamy sobie. Dobra. Co to jeszcze mam? Żonie łzy. Mogę tu dać jedną taką w sumie. No i dobra. Spać mi się chce. No dawaj, gro. Naszynika nie sprzedałem. Okej. Bieraj. Panie Dekiel. Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. No proszę. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego. Oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Kogo masz na myśli? Tych, którym salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon płonącej róży. Nie sądzę, byś dogadał się z Veleradem. Zobaczę, co się da zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. No okej. Okay.
Aha, to nie. Chyba do Ziggy'ego pójdziemy. Tak. Byt przybywa pertraktować z Foltestem. Wyjebi nas nie lubi. A Ziggy trochę tak. To ciekawe. Także skoczmy do Ziggy'ego. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch? Dobra, Ziggy pewnie też tam siedzi. Ale szleje. Zobaczymy, czy na niego trafimy. Nie wiem, czy on tu w ogóle siedzi jeszcze. Podleję mi ogródek. Ja nie mogę, nic nie ma. Dobra. Tu jest Ziggy, dobra. Wieczny ogniu, wypełnij me serce. Geralt, dobrze cię znowu widzieć. Witaj, jak tam twoja noga? Noga? Ach, w porządku, to było tylko draśnięcie. Wszystko skończyło się szczęśliwie? I to jak? Otrzymam odznaczenie za obronę majątku mieszkańców. Rozumiem. Niestety, ty nie możesz go otrzymać. Wyróżniają tylko zakonników. Chyba, że... Nie, Siegfried. Nie namówisz mnie, dopóki nie odwołacie celibatu. No tak. W każdym razie nie uwierzysz. Odznaczenie wręczy mi sam Wielki Mistrz na prywatnej audiencji. Tak, Geralt? Mam dla ciebie propozycję. Co powiesz na zniszczenie Salamandry? Świetny pomysł. Tylko jak? Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak ich zniszczyć. Nie wciągasz mnie, aby w jakieś polityczne intrygi? Siegfriedzie, tyle razem przeszliśmy. Zaufałeś mi w banku. Może masz rację. Mogę poznać szczegóły? W karczmie Nowy Narakord wieczorami urządzane są przyjęcia. Pojawię się niezawodnie. Czekaj na nasz sygnał. Dobrze. Nie jest dobrze. No, przez cmentarz przejdę. Jako, że mieliśmy tutaj wykonać zadanko i także wykonaliśmy zadanko tutaj dla Siegfrieda z tymi tutaj 600 pod ziemią. Ewentualnie mogliśmy też złoto za zuchwałę chyba się nazywało dla jej wina też gdzieś tutaj na cmentarzu. To byśmy musieli tutaj z jej winem pogadać. Już jakieś bybochy lezą. Będzie śmieszne. Ekipa.
Oblin. No, trochę skupić, ale dobra, chodźcie, że się dwa wyboki. To jest to. I pociechane. No i gitara. Do nowego na rekordu zatem. Będzie do 30 chyba, czy też. Dobra, hej, Tris. Cieszę się. Pozyskałem dla nas sojuszników. Świetnie. Spotkanie z Leuwardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Dobrze. Dobra. Tak, wszystko mam przygotowane chyba. Ale moi drodzy, to w kolejnym odcinku. W tym to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. A my widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, pa pa.